Dobry wieczór, Agnieszka Smoleń. Zapraszam na prognozę pogody. Małopolska będzie jutro początkowo pod wpływem klina wyżu. Po południu pogodę zacznie kształtować niż. Z północnego zachodu napływa do nas wilgotne, polarnomorskie powietrze. W nocy sporo chmur, z których przelotnie popruszy śnieg. Wiatr będzie słaby, w górach słaby i umiarkowany. Temperatura spadnie do minus 6 stopni w Zakopanem i Nowym Targu, w Gorlicach i Nowym Sączu minus 3, w Krakowie, Olkuszu i Miechowie minus 2. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotnie popruszy śnieg. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, w górach wzmagający się do dość silnego. Na termometrach 2 stopnie w Oświęcimiu, 1 w Krakowie, Miechowie, Olkuszu i Chrzanowie, 0 w Nowym Sączu. Najzimniej na Podhalu, tam maksymalnie minus 4 stopnie. W Krakowie jutro przez cały dzień możliwe są słabe opady. Wiatr w porywach do 43 km na godzinę. Ciśnienie w nocy będzie wzrastać, a jutro w ciągu dnia lekko pójdzie w dół. W południe wyniesie 989 hektopaskali, biometr niekorzystny. Kolejne dni będą pochmurne. W środę możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Podhalu śniegu. Na termometrach od 0 do 3 stopni. W czwartek maksymalnie 2. W całej Małopolsce popruszy śnieg. Poziom pyłu PM10 w regionie powinien być jutro w normie. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.